Cześć wszystkim ponownie, tutaj jak zwykle Z, no i znowu rozpoczynamy kolejną grę dotyczącą właśnie tych wszystkich najlepszych koreańskich graczy, tym razem na jakże bardzo małej mapie, jaką jest Jungle Basin. Nie jest oczywiście ona tak mała jak chociażby Steps of War, więc będzie tutaj troszeczkę miejsca, żeby obaj gracze mogli się troszeczkę rozbudować, zresztą do tego niedługo wrócimy. W każdym razie, z kolejnych świetnych graczy mamy tutaj z koreańskiego ladera. Jeśli dobrze zrozumiałem, to są to replaye dotyczące takiego koreańskiego Invitationala, gdzie dużo najlepszych graczy zostało zaproszonych. W każdym razie mamy tutaj Maca Prime, który jest znany chociażby z Macaraxów. Macarax to jest taktyka, która została wymyślona przez niego. Może nawet ją tutaj zobaczymy, zresztą zaraz zobaczymy. I jego przeciwnik OGS The Wind. Bardzo fajny członek właśnie klanu OGS, Old Generations, jeśli dobrze pamiętam. Który będzie się tutaj Zergiem rozbijał. Zerg na tej mapie może czuć się według mnie dosyć fajnie aż do midgame, gdzie łapie tutaj swoją drugą ekspansję, która według mnie jest bardzo prosta tutaj do obrony, jeśli zauważycie. Jednakże w momencie, w którym w late game przychodzi tutaj czas do złapania kolejnej ekspansji, no to już dla Zerga te wszystkie sprawy nie wyglądają zbyt dobrze, jeśli zauważymy tutaj. Te ekspansje jest po pierwsze mało, po drugie są no nie w niezbyt dobrych miejscach. Wow, tymczasem Maca wali Raxy na samym dole swojej rampy i szczerze mówiąc, nazwę to Macarax, ponieważ robi to Maca i cokolwiek robi Maca z barakami, to po prostu jest to jest Macarax, generalnie rzecz biorąc. No i Maca jak na razie tutaj daje czadu z barakami na dole swojej rampy, drugie swoje baraki rzuca na górze i czyżby podwójny wall? To jest dosłownie jak szczerze mówiąc nawet nie wiem jak to, chciałem tutaj porównać to z pewnymi elementami kobiecego odzienia, ale powstrzymam się tutaj, żeby was nie gorszyć. W każdym razie mamy tutaj pierwsze baraki, które już produkują pierwsze Mariany, no i Mariany za chwilę zobaczą, pokażą na co ich stać. Mamy także tutaj Orbital Command, który morfuje się, no i już w sprawie ten spawnik pól jest gotowy. Niestety bardzo mało gazu, ale czyżby ekspansja może mieć to miejsce, chociaż nie, chyba będzie budował Queen'a, dokładnie tak, wydał już te wszystkie 300 minerałów. No i mamy od razu budujący się Roach Warren, bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł w tym momencie, jeśli chodzi o The Wind. Ponieważ będziemy w stanie zaatakować te baraki w bardzo, bardzo fajny sposób. Ponieważ tutaj Roachy będą w stanie podbiec do nich szybko, no i po prostu je zaatakować. No i Mariny będą musiały tutaj troszeczkę tak wychodzić, nie za dobrej będą pozycji. W każdym razie Roach Warren jest już prawie w 2/3 skończony. No i mamy kolejne baraki, czyli Free Racks. Patent polega oczywiście na tym, że żaden z tych baraków jak na razie nie posiada dobudówki, ponieważ rafineria w ogóle nie jest nawet jeszcze skończona. Co jest także interesujące, OG jest The Wind, tymczasem decyduje się na wylegarnię, ja sobie popiję herbatki troszeczkę. Albowiem wyobraźcie sobie, że dopiero wróciłem do domu. Od razu chcąc tutaj wam nagrać jak najwięcej tych replayów. Rzuciłem się tutaj na ten komputer. W każdym razie, bardzo fajny scout tutaj jednym zerglingiem. Te baraki w tym momencie są już tutaj na górze. No i szczerze mówiąc, no nie za bardzo było cokolwiek widać z tymi barakami, żeby było robione. Tymczasem czwarte baraki aż. Wow, i czyżbyśmy widzieli coś w stylu jakiegoś Forrax Pure Marine Pusha? Czy nie, przepraszam, jest tutaj Techlab budowany. Więc bardzo, bardzo interesujące. Czy jest skończona haczerka? Jeszcze nie, ale wymyślany jest Speed Dolingów. Bardzo ważny upgrade, bardzo ważne ulepszenie dla zerglingów. Takie, można powiedzieć, standardowe ulepszenie zerga. Każdy powinien je wymyślić. Tymczasem Roach Warren jest już gotowy. Jak na razie żadnych Roachy nie widzimy, żeby się budowały. Za to także budowany jest Baning Nest. Czy widzi tutaj? Widział Roach Warren tutaj Maca, no i na pewno jeszcze nie spodziewa się tutaj Baning Nesta. To może być bardzo interesująca odpowiedź na to. Robi takiego Roach Feinta, czyli ma Roach Warren, ale nie buduje żadnych Roachy. No i czyżby zmuszał tutaj do przeciwnika, po pierwsze, do budowania maruderów, które będą bardzo dobre przeciwko Roachom. Po drugie, mamy tutaj Steampack i zastanawiam się, czy po prostu nie będzie tutaj Baning Busta robionego dosyć późno, można powiedzieć, bo widać tutaj ten Baning Nest jest budowany, no i... No cóż, dziwne, na razie nic nie jest budowane, jak na razie jedynie dwa roachy. Jednak te dwa roachy są budowane. No i The Wind jest straszliwie do przodu, jeśli chodzi o ilość jednostek, przepraszam bardzo, tutaj najmocniej. Wymsnęło mi się. Jednakże spójrzcie, jak świetnie tutaj dronuje. 27 dronów na razie. Jeśli spojrzymy na produkcję, dopiero teraz 12 zerglingów, 16 zerglingów.
jest produkowanych, no i niestety ten Marine był bardzo niezadowolony, jednakże bardzo fajnie tutaj swoją kamerką na czole wypatrzył, że jego przeciwnik, posiada już ekspansję, dokładnie tak, to jest to, co chciałem powiedzieć. W każdym razie mamy tutaj Makę, który chyba będzie decydował się na Steam Pusha. Bardzo dobry pomysł tutaj. Mamy także kilka zerglingów, które biegną troszeczkę chyba, czy będą starały się ukryć. Wygląda na to, że nie. Ogromna ilość jednostek w tym momencie jest wysyłana i także kilka SCV-ów, które będą starały się chociaż potankować kilka obrażeń, które troszeczkę tutaj te zerglingi zamieszać. Mamy jednakże już Baneling i ogromna ilość Roachu oraz zerglingów jest budowana. Wygląda na to, że Maka znajduje się już na creepie w mainie swojego przeciwnika. Mamy tutaj jednakże zerglingi, które nawet bez upgrade'u na speed są bardzo, bardzo szybkie na creepie. No i musi niestety tutaj uważać troszeczkę. W tym momencie Maka wysuwa się swoimi maruderami. Problem jedynie polega na tym, że zerglingi są bardzo dobre na marudery. No i świetny creep, świetny focus fire na creep tumora. Ale marudery zostają okrążone w tym momencie. Gdzie są banelingi? Wygląda na to, że były tutaj całkowicie z tyłu. Rzucają się w tym momencie na te mariny. Jeden zostaje zestrzelony. No i znowu mamy tutaj zerglingi. Zobaczymy Maka, czy... świetnie obronił się tutaj przed tymi banami. No i wygląda na to, że w tym momencie The Wind jest w bardzo dużych kłopotach, chociaż myślę, że bez problemu będzie w stanie się wybronić tutaj przed tymi wojskami. Spójrzcie, jak tutaj wszystkie te mariny są, teraz chyba mają tutaj zjazd ten post-impakowy. No i niestety The Wind, myślę, że spokojnie będzie w stanie się obronić. Wygląda na to, że według mnie Maka w ogóle powinien się wycofać tymi wszystkimi marinami. Myślę, że The Wind za chwilę wyskoczy tutaj swoimi jednostkami, wymusi steampaka, cofnie się, dokładnie tak, wymusił steampaka, cofnął się. Maka jest zmuszony w tym momencie atakować swoimi wielce osłabionymi jednostkami. Stara się jeszcze tutaj w jakiś sposób mikrować to wszystko. Kolejny steampak, ale te wszystkie jednostki są już bardzo, ale to bardzo słabe. Naprawdę, naprawdę bardzo, 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 bardzo słabe. No i wygląda na to, że to było wszystko. Stara się tutaj jeszcze bainami uciec. Zestimowane mariny są w stanie wymikrować bainlingi bardzo, bardzo skutecznie. Są w stanie bardzo ładnie je wymikrować, nawet bez strat. Nawet bez strat można, jeśli ktoś tutaj potrafi, to nawet bez strat można to wymikrować. Tymczasem Maka, po pierwsze niszczy Overlorda swojego przeciwnika, wielka strata tutaj dla świata Overlordów. W każdym razie mamy Command Center, który jest już wybudowany prawie. Bardzo dobry timing tej ekspansji podczas pusha. Mamy także dużą ilość baraków, tak jak mówiłem. Tutaj kolejny techlap, reaktor. Drugi reaktor także jest tutaj budowany. Mamy tutaj także starport i zastanawiam się, czy nie będzie budował podwójnych medivaków do tej siły właśnie marinów oraz maruderów. No i chyba będzie starał się tutaj zapukać do tylnych drzwi The Wind swojego przeciwnika. Maka na szczęście posiada już dwa mariny tutaj. To nie wiem, chyba będzie w stanie spokojnie się tutaj, chociaż chwila momentu, czy ten Marine zarobi? Dokładnie tak, stał troszeczkę za blisko, niestety trzeba tutaj uważać. Drugi Marine mógłby stanąć chociażby tutaj, żeby atakować zerglingi, to byłby bardzo dobry pomysł. Mamy tutaj także trzy bejny oraz budowany jest Spire. Dokładnie tutaj, trafiłem tutaj akurat w tym naturalu, na tego Spire'a. No i tak jak mówiłem, mediwaki jednak są budowane. Także tutaj stara się bronić bunkrami, bardzo dobry pomysł. No i świetnie tutaj odsunął The Wind swoje zerglingi, atakuje tylko roachami. Problem oczywiście polega na tym, że jego przeciwnik w tym momencie zdąży zbudować te bunkry. No i nie sądzę, żeby był w stanie coś tutaj zrobić, ale... Wylęgarnia... W trzeciej bazie swojego przeciwnika, oczywiście w bazie swojego przeciwnika mam na myśli to, że jest to preferowana lokalizacja, do której chciałby ekspować po raz trzeci gracz, który znajduje się tutaj, podczas gdy The Wind raczej chciałby łapać swoją trzecią ekspansję tutaj. I to jest naprawdę bardzo interesujące, ponieważ Maka w ogóle nie spodziewa się tej ekspansji, on nie sądzę, żeby w ogóle brał pod uwagę to, że jego przeciwnik będzie w tym kierunku ekspował. Mamy tutaj Barrow oraz Centrifugal Hooks, pierwsze mutale są już budowane. No i mamy tutaj także drugi Starport, jeśli zobaczycie tutaj gdzieś ten drugi Starport, dokładnie tak, chyba będziemy mieli Banshee albo Raveny tutaj. Mamy plus jeden, mamy Mediwaki, Marudery, no i ta armia zaczyna już przypominać taką wczesną armię, szczerze powiedziawszy. Tutaj mamy, będziemy mieli jednakże drop tutaj z tych medivaków i mamy tutaj drugi medivak, za chwilę drugi drop także będzie miał miejsce. No i zastanawiam się tutaj, wyciąga chyba, ale są tutaj mutaliski. Problem polega na tym, że jeśli zestimuje tutaj swoje, no jeśli wrzuci je tutaj
to będzie musiał uważać, żeby ich nie stracić właśnie przez te mutaliski. Mamy tutaj jednak Overlorda, który zespotuje, że kolejny drop ma miejsce, jednakże wygląda na to, że chyba The Wind nie ogarnia swojej własnej minimapy. Dwa mariny chyba znajdują się także tutaj w tym medivacu. No i w tym momencie tutaj zostaje zaatakowana linia minerałów w naturalu. Świetnie tutaj stara się niszczyć dużą ilość dronów, ale musi uważać na tego Spinecrawlera, żeby nie zniszczył on zbyt dużej ilości właśnie tych marinów. No i atakuje tutaj, świetnie atakuje. Większą ilość dronów. Wyrównał w tym momencie ilość dronów. Jeszcze tutaj pomaga sobie mułami. Bardzo fajnie, według mnie. Bardzo fajny ten haras. Oczywiście stracił tutaj 8 marinów plus tego medivaca. Więc no duży problem tutaj oczywiście, że te mariny zostały stracone. 99 kontra 92. Zerk jest troszeczkę tutaj do przodu. Problem oczywiście polega na tym, że Maka w ogóle nie zdaje sobie sprawy, co robi jego przeciwnik. W ogóle nie wie, że to ma tu miejsce. W ogóle nie wie, że ta ekspansja jest zrobiona. I to kolejny świetny pomysł. Zakopane Bane'y. Niesamowita siła tutaj te Bane'ingi. Mamy chyba także kilka z nich zakopanych tutaj. Dokładnie tak. Po pierwsze, jeśli Maka nie rzuci skana, no to będzie miał po prostu przykrą zmarszczkę tutaj. Jeśli jednakże zeskautuje, a o tym za chwilę, ponieważ mamy tutaj bardzo mały haras tymi 6 mutaliskami, jeśli nie zeskautuje, to po prostu straci ogromną ilość jednostek i będzie wymuszał w tym momencie The Wind skany, po prostu będzie dużo skanów tutaj marnował Maka. Tymczasem kolejny drop chyba tutaj, widziałem, że coś było ładowane w któryś z tych medivaków, może jednak nie. Czy może tutaj raczej do tego bunkra coś było wyładowywane. No i wygląda na to, że Maka zeskautował tutaj tą bazę swojego przeciwnika. Dokładnie tak, i będzie starał się w nią puszować, ale mamy właśnie tutaj te Bane'y. Cóż za świetny skan. Niesamowity skan. Nie wiem, po prostu Maka chyba jest psychiczny, w sensie takim, że oczywiście posiada moce psychiczne, jak, nie wiem, jak Doktor X, czy jak mu tam było z X-Menu.